Dzień dobry w naszym specjalnym odcinku podcastowym, bo tak naprawdę pierwszy raz rozpoczynamy taki projekt na kanale Unax Recenzje. To nie będzie, można powiedzieć, content, który będzie się pojawiał dużo częściej niż recenzje, bo jednak chcemy tutaj te recenzje wrzucać częściej. Mówię w liczbie mnogiej, bo ze mną jest Dominika, moja partnerka, moja narzeczona i można powiedzieć osoba, która współtworzy ten kanał od samego początku. Także cześć, witajcie. Bardzo miło was poznać może w tak bardziej bezpośredni sposób, bo ja w sumie raczej niewiele osób o tym wie, ale ja gdzieś tu działałam bardziej z tyłu, czasem zajmowałam się opisami, odpowiadałam na komentarze od czasu do czasu i tak dalej, podrzucałam jakieś pomysły na filmy, ale tak bezpośrednio wydaje mi się, że nigdy mnie nie było. No może już kiedy testowaliśmy zegarki, no to faktycznie wtedy. No, mój głos się pojawiał, dokładnie. Ale poza tym to nie. No ale tak naprawdę bez Dominiki nie byłoby tego kanału, bo pamiętam nasze początki lata temu, gdzie pierwszy materiał się wrzucił. Oczywiście wiadomo, że dalej to nie jest profesjonalna forma, my dalej tutaj bardziej hobbystycznie to tworzymy i w ten sposób raczej będziemy działać. No ale pamiętam jak pierwszy, nie wiem czy to był PSP czy Mi Band 2. Wydaje mi się, że ja pierwszy film, który kręciłam, to był faktycznie Mi Band 2 i na pewno robiłam też ujęcia później do słuchawek. Brainwaves Delta, to tak, mogły być tak, te tak, słuchawki. Tak. Ale w ogóle też może zanim zaczniemy tak na 100%, to może powiem, że faktycznie chcemy takie podcasty robić, nie tutaj można powiedzieć o backstage'u całego kanału Unax Recenzje, raczej będziemy tutaj no takie smaczki oczywiście przemycać w tych podcastach, ale skupimy się na takich bardziej, można powiedzieć, tematach, które są na topie, które być może tutaj też będą was interesować w takiej właśnie bardziej luźnej formie, czyli rozmowy między nami, bo często w tych recenzjach, które gdzieś tam są tworzone na kanał, no to nie jestem w stanie dużo takich informacji, można powiedzieć, pobocznych poruszyć, bo ten film trwałby godzinę, a mam tendencję niestety do tego, żeby faktycznie się rozgadać, więc tak. Więc dzisiaj, moi drodzy, chcielibyśmy zapoczątkować taki nowy, można powiedzieć, ten content na kanale Unax Recenzje, więc tematem takim przewodnim na pierwszy odcinek wybraliśmy sobie w ogóle opaski, zegarki, ten konsumpcjonizm, który istnieje, ten rozwój, który tak naprawdę się pojawia i teraz można powiedzieć, że jest stagnacja na rynku nie tylko opasek, ale i zegarków i w ogóle telefonów, więc ten temat będzie poruszany na podstawie chociażby naszych przeżyć i tego, jak to historycznie wyglądało, więc nie wiem, co chciałabyś jeszcze tutaj w tym temacie dodać. No na pewno dodałabym to, że właśnie sama forma recenzji na YouTubie nie zawsze daje nam pole do popisu, żeby z tą swoją opinią błysnąć, bo czasu jest za mało, a uwaga odbiorców jest krótka, czasu jest mało i jest bardzo ograniczony. A tutaj przynajmniej ta forma według mnie da o wiele większe pole jakby do tej dyskusji, żeby więcej takich swoich zwykłych przemyśleń tutaj rzucić. I chociażby jako taki temat do ewentualnej dyskusji nawet z widzami. Dokładnie. Także mamy tutaj plan na ten podcast. Chcemy poruszyć kilka tematów, więc na pewno gdzieś w tym podcaście chcielibyśmy porozmawiać w ogóle o kampaniach reklamowych, jeżeli chodzi o przekonanie firm do zakupów naszych tych opasek, które stały się codziennością w naszym życiu, czy te społeczne wpływy. Czyli właśnie influencerzy, celebryci, którzy też ten wpływ generują na widzów i na ogólnie konsumentów do kupowania. Te trendy, innowacje. Chcielibyśmy też powiedzieć kilka takich słów, jak my to widzimy z tej perspektywy tych sprzętów, których mamy naprawdę dużo i często nie różnią się bardzo dużo od siebie i może troszkę poruszymy ten temat, czy warto kupować i iść tylko w nowe, czy jednak warto czasem się zatrzymać i zobaczyć wstecz, czy może nie ma czegoś ciekawego i jakoś się nie zagalopowaliśmy w tym wszystkim. Tak, ja na początek zarzuciłabym taką rzecz. Kiedy ty pamiętasz, na jaki moment datowałbyś rozpoczęcie tego całego trendu w ogóle na liczenie kroków, na to, żebyśmy robili, nie wiem, 10 tysięcy dziennie, 8 tysięcy dziennie? Kiedy? Znaczy, nie jestem najmłodszy, nie jestem najstarszy, więc pewnie tutaj mogę się mylić i mogę powiedzieć bardziej ze swojej perspektywy, ale myślę, że przy tych Mi Bandach raczej, bo wcześniej były opaski, ale chyba Xiaomi tak troszkę spopularyzowało cały ten trend, bo to były sprzęty tanie i tak naprawdę każdy mógł sobie pozwolić na ten zakup, stosunkowo tanie jak na tamte czasy oczywiście. I raczej chyba od tego momentu, nie wiem czy... A, to ja zajrzę jeszcze głębiej, bo dla mnie ta przygoda w ogóle z samą tą ideą liczenia kroków, które robimy każdego dnia, zaczęła się przy Samsungu S4, bo tam była wbudowana ta funkcja i ja
wtedy jakby pierwszy raz w ogóle to zobaczyłam, pierwszy raz zaczęłam zwracać uwagę na to, ile tych kroków faktycznie robię i się tym bardziej zainteresowałam. I to była taka właśnie potrzeba, której wcześniej nie znałam i nie miałam. Nie interesowało mnie to po prostu. A od tamtego momentu, od kiedy miałam tą aplikację Samsung Health, chyba to się nazywało, ja nagle poczułam, że ja muszę wiedzieć, ile ja robię kroków każdego dnia, że to jest jakaś taka informacja potrzebna mi do życia w ogóle, do planowania aktywności sportowych i tak dalej. I zobacz, jak teraz to wygląda. W sensie kiedyś raczej nikt nie myślał o tym, aby analizować te wszystkie kroki, SPO2, tętno, aż w takim... Nie mówię, że to jest coś dobrego, złego, teraz o tym nie dyskutujemy, ale raczej nikt jakoś nie skupiał się na tej analizie i nie czuł, że to jest dla niego potrzebne, a w tym momencie... Raczej, jak spojrzymy na społeczeństwo i w ogóle na wszystkich ludzi gdzieś tam na zewnątrz, no to każdy jakąś tam opaskę ma, jakiś zegarek, no jest duża szansa, że trafimy na taką osobę. I teraz chcemy wiedzieć tak naprawdę, ile śpimy, jakie mamy tętno przy bieganiu, jakie mamy spoczynkowe. Ile kalorii spalamy przy każdej aktywności, ile kilometrów pokonujemy i chcemy mieć to podzielone. Chcemy widzieć w aplikacjach ten porządek, że... Widzimy, nie wiem, joga spala nam tyle kalorii, a spacer tyle i kolekcjonujemy to wszystko, spisujemy z taką wielką dbałością o szczegóły, no nie? W tych wszystkich aplikacjach mamy dosłownie takie dane, o jakich moglibyśmy sobie przyśnić. No i kalorie też liczymy aplikacjami, ale i możemy podłączyć kroki, które pokonujemy do aplikacji, w której spisujemy swoje kalorie. Także to łączy się jeszcze bardziej jedno z drugim i to wydaje mi się, że też kreuje też w jakiś sposób te potrzeby. Tylko, że w naszych głowach zawsze też ci przerwę było tak, że telefony są do dzwonienia, do przeglądania internetu i dlatego to tak nie spopularyzowało akurat tego trendu, tak mi się wydaje. W sensie to był jakiś początek, być może i wcześniej jeszcze to było, ale tak naprawdę dalej będę stał przy swoim, że jednak tania opaska, czyli coś, co zakłada się na rękę, coś, co tutaj firmy wykreowały, że musisz mieć, żeby to mierzyło, bo mierzy niby dobrze, bo machasz tymi rękoma, chodzisz i tak dalej. To chyba tak wpłynęło mocno, że każdy chciał, a zwłaszcza to było bardzo tanie, bo ten Mi Band 1, no to tam kilka, nie wiem, stówkę czy coś ponad na tamte czasy kosztował, nie miał ekranu, oczywiście to była taka podstawa. Trzy diody, z tego co pamiętam. Trzy diody, dokładnie, więc to taki początek, dopiero ten Mi Band 2, tak, chyba on, tak mi się wydaje, bo nawet pamiętam, że nasz kanał, wtedy no to my tak naprawdę co, rozpoczęliśmy to może, nie wiem, z 80 subskrypcji mieliśmy, 90 do 100, do 200 może, okej, tak robiliśmy to w czasie takim wolnym. I pamiętam, że ten film chyba ze 100 tysięcy albo ponad 100 tysięcy nabił, tak, na takim małym kanale. Wiadomo, inne były czasy, inaczej te algorytmy działały, ale to po prostu był dla mnie szok, że taka opaska, która no, stosunkowo tania, wygenerowała takie wyniki na kanale, który po prostu nie jest znany jeszcze. Jak było to nakręcone wszystko, to tak jak mówiłaś na początku, czyli kartka papieru, żeby jakieś ujęcie było nagrane, poprawiałaś mnie cały dzień przy tych ujęciach, które gdzieś tam próbowałem kręcić. Tak, ty pozowałeś, ja przesuwałam na kartce aparat mój, moją pierwszą lustrzankę, która też powiedziałabym z perspektywy czasu, że to nie był taki idealny sprzęt do nagrywania, bo to był aparat bardzo ciężki i obiektywy też były ciężkie, te, które na tamten moment miałam. Ale jakoś daliśmy radę i powiem ci, że mnie też zaskoczyła ta popularność, bo my nie liczyliśmy na jakiś mega duży odbiór. Jakby byliśmy bardzo kameralnym kanałem, dwie osoby bez oświetlenia, bez mikrofonów, bez jakiegoś profesjonalnego sprzętu, bo nie sądzę, że półprofesjonalną lustrzankę nie można zaliczyć jako sprzęt do nagrywania filmów. Albo światło, oświetlenie, czyli dach, okno dachowe. Okno dachowe, tak. No to też nie za bardzo. I żółta żarówka. Dokładnie, no to też jakoś nie grywało. Tak. No ale z perspektywy widzimy, że faktycznie to było potrzebne i to był taki boom, bo wtedy tak. dużo... A nie pamiętam, czy właśnie ten... W ogóle ta opaska była tak popularna w Polsce, w sensie w tych sklepach polskich, bo dopiero tak później chyba firmy podłapały i tak mocno zaczęły inwestować. Cały czas te Mi Bandy wychodziły, ale... Wydaje mi się, że w tej pierwszej fali popularności to zaczęło się głównie wśród ludzi, którzy ściągali ją sobie z Chin tak jak my, bo my też z tego co pamiętam ściągnęliśmy ją, ona nie była jeszcze dostępna w Polsce. I tu też z tobą się zgodzę, tak jak wcześniej mówiłam o tej aplikacji Samsunga, że te pierwsze telefony rozpoczęły w nas, jakby zasiały takie ziarno potrzeby liczenia pewnych rzeczy, ale to nie te telefony jakby uciągnęły to wszystko na sobie, bo to było niewygodne, żeby nosić duży telefon w kieszeni czy zawsze przy sobie, a opaska jest lekka. O tym nie musisz myśleć, po prostu masz to na ręce, często nawet tego nie ściągamy.
I wydaje mi się, że to rozkochało ludzi w tych możliwościach, które nam daje. Nawet jeśli są bardzo proste, to też warto dokładnie, bo dalej teraz widać, mamy Mi Band 8, który wyszedł w kwietniu, recenzja wleciała ostatnio i widać dalej, że jest potrzeba, żeby oglądać takie materiały, są chętni tak naprawdę na zakup, a zobacz sobie, jak te Mi Bandy ewoluują. Wiadomo, tak jak powiedziałem, że jest stagnacja na rynku, ale no tutaj technologicznym ogólnie, bo nic się nie zmienia, bo nie mają producenci co tutaj tak naprawdę ładować nowego, żeby było rewolucyjne, a raczej robię małe aktualizacje. Często to są takie aktualizacje, które można byłoby zrobić oprogramowaniem i nie wypuszczać nowego sprzętu, ale to by się nie ludzie by nie kupowali, nie generowali tutaj nowego przychodu dla firmy, więc jednak to się w jakiś sposób opłaca, bo Mi Band 8, no cóż, czekaliśmy 8 generacji na to, żeby było, nie wiem, może ekran troszkę w wyższej odświeżaniu, czy też właśnie tutaj autoregulacja, która powinna być dawno temu, i dodali kilka tam nowych sportów, co dużo nie zmienia, bo nie ma GPS-u, więc tak naprawdę to jest dalej ten sam sprzęt, co Mi Band na przykład 2, bo pełni taką samą funkcję, czyli jeżeli chcemy mierzyć kroki, to też nam to zmierzy te kroki, a bardzo dużo zauważyłaś pewnie jest pytań, czy kupić Mi Banda 5, 6, 7, teraz 8? Szczerze, ja bym wzięła tego, który miał płatności. Nie pamiętam już, to był tak. Pro? 6 nie, Pro, to było Mi Band 6, chyba NFC wyszedł i chyba 7 teraz wyszła z tym NFC. Dokładnie. To ja szczerze mówiąc poszłabym w tamtym kierunku, że uważam mimo wszystko, że tamto było najbardziej funkcjonalne, bo zmiany są zbyt małe, chociaż ta zmiana, która podoba mi się teraz, to są paski. To, że one teraz są inaczej wkładane, bo mnie bardzo denerwowało to, ta pastylka, po prostu wyciąganie jej z tych sztywnych pasków gumowych. To się wyrabiało, no nie, przekręcało się czasem, też miało te tendencje, szczególnie przy tych starszych wersjach. Ale w ogóle mam wrażenie, że na przykład między Mi Bandem tym pierwszym z trzema diodami, a drugim była ogromna różnica. Później między drugim a trzecim to też był spory przeskok. I tak samo między trzecim a czwartym, a później te wszystkie opaski zaczynają w mojej głowie się rozmywać. Chociaż miałam je wszystkie w ręce, testowałam je, ale po czasie ja nie jestem w stanie powiedzieć od czwórki do teraz, czym one właściwie się różniły. I jedyny, który zapamiętałam faktycznie, to ten, który miał NFC. No tak, no nawet jak teraz testujemy różne jakieś sprzęty, które dostajemy, to tak naprawdę są takie małe różnice. Dzisiaj jest o opaskach, ale na przykład telefony, chociażby to Xiaomi, które wyszło, Xiaomi 13, 13 Lite, 13 Pro, 13 Ultra, tak, no Ultra akurat nie wyszło w Polsce i raczej nie wyjdzie, no ale chodzi o to, że nie ma tych zmian na tyle. Ja często sam muszę sięgać do specyfikacji, jak mam jakieś pytanie w ogóle od widza sprzed, nie wiem, 2-3 miesięcy, jakiś sprzęt testowany, to ja już sam nie pamiętam, bo tyle tych było zegarków i one bardzo często mają te same funkcje i gdzieś ta jedna ich na przykład tutaj wyróżnia na tle, tak. I tyle tak naprawdę, więc to jest to no, potęguje takie... taką dezorientację też w odbiorcach, ale też w nas, kiedy tych sprzętów robi się tak dużo, to ja naprawdę rozumiem to, że jest ci ciężko wrócić. Ja też mam właśnie z tym problem i nie przywołam niektórych generacji nie jestem w stanie, bo za mało się wyróżniły na tym tle, naprawdę. Jestem w stanie wyróżnić Mi Bandy od 1 do 4, do dziś je pamiętam, bo tak zauważalne były te zmiany, ten przeskok. I ja też tym żyłam, ja też odliczałam dni do premiery, naprawdę, przy tych pierwszych opaskach, jak wkręciliśmy się w to na całego. Nie wiem, czy ty też tak miałeś. No tak, ja bardzo właśnie tutaj też chciałbym z tego poziomu uczulić też inne osoby. Tak mi się wydaje przynajmniej, żeby tej stymulacji nie dawało się jakoś poddać w tym szale zakupów, w sensie jak wychodzi tak. Jakiś nowy sprzęt i tak dalej, bo firmy dalej będą właśnie tą taką potrzebę posiadania generowały, aby jakiś nowy sprzęt kupić, ale czasem warto, tak jak początkowo powiedzieliśmy, warto się zatrzymać i pomyśleć, czy jest to tego warte, bo niestety no świat właśnie tak będzie w tą stronę szedł, nawet to widać na chociażby w przykładzie dzieci, czyli musisz mieć ten nowy sprzęt, żeby się nie wyróżniać od innych. To, no wiadomo, to jest dyskusja pewnie na inny temat, ale... Mi tu też ciekawa taka refleksja przychodzi do głowy, bo mieliśmy taki moment na rynku, że wszyscy śmiali się z użytkowników po prostu od Apple'a i tak dalej, że co roku stoją w kolejce po nowy telefon, który się praktycznie niczym nie różni i stworzyła się taka legenda, w ogóle ten hashtag Xiaomi lepsze, na pewno to pamiętasz, to kto po prostu siedział w tym fandomie, tak jak my w którymś momencie na Mi Forum, to na pewno będzie kojarzył, o czym mówię. I
jakby to usprawiedliwiało w pewien sposób to, że żeby co roku kupować te nowe bandy i tak naprawdę mam wrażenie, że marketingowo, tak z mojej perspektywy, w ogóle to wszystko to był strzał w dziesiątkę, bo przywiązano nas do czegoś, sprawiono, że to pokochaliśmy, ale jednocześnie efekt finalny był dokładnie ten sam, co przy innych droższych firmach, bo też trzeba zauważyć, że ceny wzrosły i tych opasek, i telefonów, i nie możemy tego w każdym przypadku po prostu usprawiedliwiać inflacją, według mnie. Nie wiem, co ty uważasz na ten temat. Nie, no myślę, że jak najbardziej, więc teraz też pytanie, też i do ciebie, jeżeli chodzi o porady na przykład, jeżeli ktoś tutaj słucha nas i sobie myśli, okej, no to w takim razie, co robić, jeżeli chodzi o zegarki, jeżeli chodzi o opaski. Jaką opaskę wybrać? Tak, czy mamy jakieś praktyczne może porady dotyczące właśnie wyboru zegarka, opaski, bo możemy do takiej wskazówki, jaki zegarek do swojego na przykład stylu życia preferencji wybrać. Więc pytanie też do ciebie. No wiadomo, że teraz, gdy masz ten ekosystem, jest bardzo tutaj intensywnie konsumowany przez ciebie, tak. Czyli masz tego MacBooka, czy masz zegarek, telefon od jabłka nagryzionego, no to pytanie, jakbyś na przykład tego nie miała, nie chciała iść, bo jest dużo takich osób z tego, co zauważyliśmy, bo ostatnio też troszkę wdrożyliśmy inne produkty, nie tylko Xiaomi, nie tylko właśnie takie na Androidzie, ale i właśnie od firmy z Cupertino, więc pytanie teraz do ciebie, gdybyś nie chciała iść w tym kierunku, a raczej takie jakieś tańsze, powiedzmy, nie wiem, dopiero zaczynasz, chcesz interesować się i musimy brać też pod uwagę szerszą grupę, bo na przykład pojawia się też sporo pytań, tak mi się wydaje, od osób, które na przykład mają dzieci i też bierzemy pod uwagę, że na przykład wiozą to dziecko w wózku, więc nie ruszają ręką, no więc tak. Kroki się nie naliczają, więc też musimy wziąć pod uwagę właśnie taką szerszą grupę. To ja myślę, że mogę się z bardzo szerokiej perspektywy w ogóle o tym wypowiedzieć, bo też jakby to, jakie sprzęty mam, to nie jest tak, że ja jestem w jakimś mocnym fandomie, chociaż cenię sobie wygodę i to, że jakby sekcja powiadomień w moim Apple Watchu jest fantastyczna, a ja tego potrzebuję do pracy i w pracy i regularnie to sprawdzam, już nawet nie dbam tak bardzo o baterię, ale ja na przykład mam taki problem, nie wiem, czy to jest często spotykane u kobiet, być może, że wiele zegarków dla mnie jest niewygodnych, bo mam bardzo wąski obwód nadgarstka, a niektóre sporo smartwatchy, nawet opasek jest takich kanciastych i zapięcie ostatecznie dla mnie jest albo za luźne, albo za ciasne i nie ma nic pomiędzy. I szczerze mówiąc, najbardziej ze wszystkich tych smartwatchy lubiłam właśnie bandy, lubiłam też Amazfity, tak na przestrzeni lat. Co będzie zaskakujące, mi się wydaje, bo pamiętasz, że T-Rex był bardzo duży. Czy T-Rex, czy chyba T-Rex. Stratos? Stratos albo T-Rex. Stratos też. Tak, dokładnie. On był strasznie duży i to wiadomo, że no tutaj nie wchodzimy w preferencje, bo to nie chodzi o to, że nie wiem, to jeden jest męski, jeden jest damski, to jest unisex tak naprawdę, tak, więc tak. Raczej w taki sposób to traktujemy. Jeżeli komuś to odpowiada, a przepraszam, to ma. Czy Stratos to był ten, który ja testowałam na swojej ręce? Tak, to był z tym ekranem transfleksyjnym bodajże, tak. To był chyba TFT ten. TFT się nazywa, czy pomyliłam? Nie, to całkowicie to troszkę innego. Dokładnie, no. Ale tak, to właśnie był taki, który cały czas jakby świecił, to jakby tak, cały czas tak, oddawał ale to o światło. To mi chodziło. Dokładnie, więc to był ten zegarek i wtedy mówiłaś, że jak ćwiczyłaś, to było bardzo wygodne. Tak, byłam, to był zegarek, faktycznie ten Stratos, z którego byłam bardzo zadowolona, ja byłam nim zachwycona, on był fantastyczny do sportu. Ja z nim chodziłam na siłownię, na WF, na uczelnię i jeszcze z nim biegałam i on był super, naprawdę. I tak samo T-Rex. To nie pamiętam, to był chyba drugi, ten, który ja nosiłam na ręce. No tak, bo to musimy też wziąć pod uwagę to, że jeżeli kupujecie taki zegarek, opaskę, no to nie tylko patrzcie, czy faktycznie ma te funkcje, powiedzmy, jakieś takie abstrakcyjne, które ma inny zegarek, żebyście nie odstępowali od innych osób tylko w tym temacie, wygodny, tylko czy jest też wygodny, tak. Bo to jest podstawa. Wiadomo, że ciężko powiedzieć po takiej recenzji, bo ja mogę powiedzieć, ten jest wygodny, a ty powiesz, no nie, tak nie jest, więc staramy się gdzieś te dwie perspektywy trochę przemycać. Tak, w zawsze tych filmach. Wrzucamy, jak na kobiecej dłoni dokładnie. Wygląda, albo jakieś moje wrażenia, na przykład jeśli jakiś był dla mnie wyjątkowo niekomfortowy w użytkowaniu na ręce, to też staraliśmy się to wrzucać do filmów. No i tak jak mówię, ja bandy bardzo lubiłam wszystkie i gdybym miała powiedzieć, jaki band, to tak, jeśli potrzebujecie płatności, poszłabym w ten z NFC, bo to według mnie było super. To był jakiś taki przełom, na który liczyliśmy i który był nam potrzebny według mnie. Jakby to zrobiło ogromną różnicę w wygodzie.
i sprawiło, że już naprawdę coraz mniej dzieli takiego pełnoprawnego smartwatcha od takiej opaski. A gabaryty są jednak mniejsze i wygoda czasem jest większa. Także według mnie to jest super. Natomiast jeśli nie potrzebujecie płatności, to tu wzięłabym ten, który, nie wiem, będzie akurat na promocji albo który wam się trafi w ręce, spodoba najbardziej. Naprawdę, bo one różnią się zbyt mało, żeby tutaj była ta konieczność wybrzydzania. No, autoregulacja, znaczy, jasności według mnie też jest fajna. Jedną rzecz można dodać, tak? Że jeżeli ktoś myśli, żeby kupić jakiś na promocji, to z perspektywy przynajmniej mojej, użytkownika tylu tych sprzętów na przestrzeni lat i pewnie też i twojej, warto jeszcze wziąć pod uwagę samą aplikację, bo często zegarek to nie wszystko. Ja widzę czasem na różnych takich facebookowych grupach gdzieś tam z AliExpress, jak ludzie ściągają jakiś zegarek. Pamiętasz ten prześmiewczy taki film zegarka, który ściągnęliśmy tam za stówkę. On miał strasznie dużo tutaj, no dużo osób go kupiło po prostu, tak można powiedzieć. I to był dla mnie taki fenomen, dlatego go ściągnąłem. I okej, ale to nie zawsze sam zegarek robi robotę, tutaj połowę robi aplikacja i z takich aplikacji top, jeżeli na przykład myślicie o sprzęcie i widzicie jakieś na promocji, to raczej można powiedzieć wprost, że dla przeciętnego takiego konsumenta, który no nie jest typowo takim sportowcem, to ja bym się kierował do tego Amazfita, aplikacji Zip, teraz ona tak się nazywa, czy Zip chyba Live, jeżeli chodzi o aplikację już skierowaną do Mi Bandów, do tych produktów, bo ona wcześniej nazywała się Mi Fit. No i Huawei też jest niczego sobie, sama aplikacja. Tak. To są takie topki raczej, bo inne, no ta Samsungowa oczywiście, jeżeli myślicie już o pełnoprawnym zegarku, no to Samsung również tutaj trzeba wymienić. I chyba z takich tyle, tak mi się wydaje, bo te inne, to często coś im brakowało. Albo były, bardzo często te zegarki były niewygodne, albo nawet jeśli wyglądowo przypominały bardzo mocno inne z większych firm, to ostatecznie albo się nie dało ich tak dopasować, albo gniotły w rękę, przynajmniej mnie. A niestety dla mnie to jest bardzo ważne, że zegarek musi leżeć w miarę dobrze. Po pierwsze, żeby pomiary były poprawne, a po drugie, że to jest po prostu niewygodne, jeśli coś tam nie gra. I dla mnie naprawdę Amazfity robiły robotę, wszystkie, i nieważne z której półki, czy te tańsze, czy te droższe, naprawdę, szczególnie do sportu. I o ile na przykład ten Stratos czy T-Rex mogą się wydawać takie mało kobiece z wyglądu, to ja nimi byłam naprawdę zachwycona i ja je bardzo długo nosiłam, nawet do pracy czy gdzieś, do jakichś eleganckich stylizacji. Nie przeszkadzało mi to, bo tak bardzo je lubiłam i możesz to potwierdzić. No dokładnie, także konkluzja może być taka, jeżeli chodzi o sprzęty, które chcielibyście zakupić na rękę, czyli zegarek czy opaska, no to warto faktycznie kierować się, moim zdaniem, jeżeli to ma być troszkę tańsze, w Amazfity, bo to raczej jest taka dosyć teraz już ugruntowana marka, która faktycznie raczej dba o jakość swoich sprzętów tej aplikacji. No oni już nie produkują aż tak bardzo tych sprzętów dla Xiaomi, no ale jeżeli chodzi o Mi Bandy, to myślę, że też. O właśnie, aplikacja z Mi Fitness teraz, ona jest troszkę taka słabsza, jeżeli byśmy ją porównali do Zipa chociażby, no ale teraz Xiaomi właśnie swoje produkty będzie pod tą aplikację podpinać tylko i wyłącznie. Więc to chyba w ten sposób byśmy tutaj mogli doradzić, jeżeli mamy coś tutaj dodatkowego powiedzieć. Tak, po prostu patrzcie na swoją wygodę, na to też, co wam się podoba i jakby dajcie sobie odetchnąć od tej presji, że musicie mieć najnowszy zegarek, najnowszy sprzęt, tak jak tych T-Rexów jest kilka, dwa, pro. Weźcie ten, na który was stać. Naprawdę, przysięgam wam, nie ma potrzeby dopłacać do tych najnowszych, które są czasem po prostu reklamowane jakąś konkretną przełomową funkcją. Jeśli nie potrzebujecie jej w swoim życiu tak realnie i wiecie, jakby, że nie jest to coś niezbędnego dla was, nie zawsze warto inwestować, bo te sprzęty, nawet trochę tańsze, nawet trochę starsze, sprzed roku, dwóch, trzech, one też są fantastyczne i bardzo dobre. I gwarantuję wam, że będziecie zadowoleni, bo ta presja, którą się nakłada na konsumentach, jest trochę sztuczna według mnie. Jest i na przykład bardzo częstym takim zabiegiem, który gdzieś widzimy, dlatego mnie czasem męczy testowanie innej generacji sprzętu, bo dokładają producenci na przykład 30-40 nowych aktywności, ale jeżeli troszkę wejdziemy głębiej w te aktywności, to się okazuje, że aktywność na przykład, nie wiem, parkour, rolki, czy jakaś tam inna aktywność, pokazuje nam te same statystyki, które pokazuje na przykład aktywność inna, tylko w aplikacji będzie informacja, że to jest inna,
a nie, że na przykład to jest parkour. A to samo będzie, czyli tętno, będzie strefa, będzie spalone kalorie i tyle. No ale to fajnie brzmi wtedy w takim sloganie reklamowym, to fajnie brzmi na papierze, tak, na pudełku danego zegarka, że jest 150 plus aktywności. Często niestety to nic nie niesie za sobą i nie warto właśnie, tak jak mówisz, popadać w to. Takich przykładów raczej będzie dużo więcej. No tutaj te zegarki nie mają... Jeśli mogę ci przerwać. Czym się wyróżnić? Właśnie ja pamiętam moje rozczarowanie, jak chciałam zabrać jeden z tych zegarków na rolki i okazało się, że tam nie działa po prostu funkcja GPS, że nie mapuje trasy, którą przejeżdżamy. Jest właśnie tylko to tętno i kalorie jakoś tam przeliczone na tej podstawie i to tyle i nic więcej. No teraz to czasem się to zmienia, że faktycznie gdzieś tam jest aplikacja z nami, czyli telefon, no to jest inaczej, no ale to wtedy, jeżeli chcecie sprzęt, który miałby być niezależny w sporcie, czyli ten GPS w opasce, no to faktycznie szukajcie takiej opaski zegarka, którego możecie w taki sposób wykorzystać, czyli nie brać telefonu ze sobą. I to jest, myślę, że tyle z takich rzeczy. Nie wiem, jak sądzisz, tak chyba możemy to podsumować, więc jeżeli macie jakieś pomysły na jakieś nowe tematy podcastowe, no to dawajcie znać. Mamy dużo na pewno rzeczy takich do powiedzenia, jeżeli tak, chodzi nie mamy tylko zegarki. Swoją listę tak, całą dokładnie. Już przygotowaną, ale jesteśmy naprawdę otwarci, możemy po prostu nasze pomysły przepleść z waszymi sugestiami. Jeśli macie też pytania, może chcecie wiedzieć z mojej perspektywy, które zegarki były najwygodniejsze, albo chcecie dopytać o jakieś konkretne, to też śmiało, ja spróbuję sobie przypomnieć i odpowiem. Pomogę zawsze też. Tak, albo jakieś pytania o kanał, w ogóle o historię, jak to wszystko wyglądało, to też tak, bardzo czy chcielibyście chętnie. Może jakieś takie bardziej właśnie z prywatnej strony, jak to zaczynaliśmy tworzyć i tak dalej, trochę zza kulis, nie mówię, że jakoś byśmy się tu wgłębiali, ale takie bardziej ciekawostki może. Dokładnie, więc tak, tutaj ten podcast jest raczej, żeby się troszkę rozgadać, pogadać, bo często nam tego w takich recenzjach brakuje, w sensie tak. U nas na kanale, bo wiadomo, szanujemy wasz czas, więc chcemy skondensowane treści takiego raczej dostarczać na kanale, żebyście tak. mogli sobie usiąść i wyciągnąć właśnie, maksimum informacji, bo to jest też ważna informacja, czasie. Jaki w ogóle był zamysł, żeby stworzyć ten kanał, bo bardzo często w ogóle zauważyliśmy w sieci. No wiadomo, że nie jesteśmy nie wiadomo jakim tutaj wielkim kanałem, więc nie możemy tak mówić, no ale zauważyłem, że często to są raczej opisy danych produktów. Tak. W sensie to, co możesz przeczytać w internecie, no to zobaczysz w jakiejś recenzji. Tak naprawdę mogłabyś wejść na specyfikację i to przeczytać i tyle. Dlatego my wdrożyliśmy, i to wiadomo, kosztuje więcej czasu, aby właśnie przetestować, czyli wyjść z tym, zmierzyć tętno faktycznie w takim biegu czy w spoczynku, żeby z praktycznego punktu widzenia dostarczyć widzom, jak to wygląda, bo wiecie, możecie iść do sklepu i to samo wam może powiedzieć sprzedawca, czyli troszkę sprzedać wam to, a my nie chcemy tego sprzedawać na kanale, tych recenzji, tych materiałów, to co prezentujemy, tylko przedstawić wam korzyści, przedstawić wam wady i żebyście sami wyciągnęli wnioski z tego i kupili. Czasem w podsumowaniu oczywiście jest informacja z mojej strony, czy ja bym kupił, ale raczej zawsze decyzję zostawiam wam. Tak, i jeszcze taka rzecz, która nam bardzo przyświecała od samego początku. Ja bardzo nie lubiłam, kiedy chciałam, jakby liczyłam na pomoc od twórcy jakiejś recenzji i pisałam komentarz i nigdy nie dostałam odpowiedzi. A to wydaje mi się, że jest niestety bardzo częste w przypadku takich recenzji, tych, szczególnie tych opisowych, gdzie ktoś nie do końca sam przetestuje, a już trzeba zwrócić sprzęt do agencji, więc temat zamknięty tak naprawdę po publikacji. I nie zawsze autor jest później w stanie pomóc. No bo czasem to też jest inny temat. Czasem jak jeżeli mamy możliwość, aby wypożyczyć taki sprzęt, to jest x czasu na test. Ale tej presji jakoś staram się nie poddawać i po prostu raczej się nie godzimy. Jeżeli to jest jakiś zbyt krótki czas i my wiemy, że nie będziemy w stanie dobrze tego przetestować, no to raczej nie idziemy w to. Dlatego też jest nam ciężej czasem niektóre sprzęty posiadać tak szybko, bo jednak wypowiadamy się bardzo tutaj szczerze o tym wszystkim. Nie zarzucam innym, że nie szczerze oczywiście, ale mówię ze swojej perspektywy. Tak, więc chcemy... tematów, tak jak widzicie, jest bardzo dużo takich, które moglibyśmy teraz poruszyć i powiedzieć. Tak, także jesteśmy otwarci na wasze sugestie i zawsze odpiszemy na wasze komentarze, tak. Chyba że naprawdę już kompletnie nie znamy odpowiedzi, to wtedy no, też dokładnie. Raczej staram się pisać, że nie wiemy, nie jesteśmy w stanie pomóc. No tak, tutaj to masz rację, to też nam przyświecało przy tworzeniu, żeby odpisywać, żeby mieć ten kontakt, więc nawet kiedyś myśleliśmy o tych live'ach, ale dalej ta formuła jakoś do mnie nie przemawia, bo nie ma was tutaj, nie ma was na takich live'ach, można powiedzieć, w
takiej wersji, żebyśmy mogli z wami się komunikować tylko jedynie tekstowo na czacie, ale być może coś kiedyś wymyślimy, jak będą osoby tak. Temat jest bardzo rozwojowy na pewno. Dokładnie, więc pytajcie, dawajcie znać, czy wam się w ogóle to podobało. Jeżeli tak, to czekamy na wasze tutaj komentarze. Będziemy bardzo wdzięczni za uwagi. Dokładnie, dzięki za dziś, trzymajcie się. Trzymajcie się, pa.